O, z panem Adamichem. Witam pana Adamicha. Proszę bardzo. Grałem już z panem Adamichem. Pan, panie Mariu, tu nie powtarza. O, proszę, od razu C6. Od razu przeciwki. Jeszcze nie postawiłem gońca na G2, a już pan Adam robi barierę pionkową B7, C6 przeciwko mojemu gońcowi. Fiankettowanemu, czyli oskrzydlonemu. No to oskrzydlam się. Trudno. A ustawiłem hetmana, żeby zbić. Żeby nie było problemu. Panie Sigi, pan dopyta, jeżeli nie powiedziałem wszystkiego. E6. Będzie czysty katalon. Jak to mówią Francuzi? Z G3 i goniec G2, panie Grzesiu, jest katalon. Czysty katalon. Ósmy ruch w katalonie, wieża D1. Tak. Ojej. Ojej. Ojej, i tak miałem, zostawiam wieżę rentgenem na hetmana. Dzień dobry, panie Remi. No, zbiję tu. No, zbiję tu. Zaryzykuję ofiarę, panie Adamie. Panie Piotrze, jak trzeba analizować konkretny debiut, nie mam za bardzo żadnych książek o tym Hetman Elwa. Jak szukać pułapek w takim wariancie? Powiem, że ten wariant. Znałem jednego zawodnika, który grywał ten wariant. Był to zawodnik najpierw kolejowy, a potem mój kolega klubowy. Jurek Gieruszyński. Jurku, pozdrawiam cię, jak mnie widzisz. I on to grywał z dużym powodzeniem. Pamiętam, że jak ja na niego trafiłem, to miałem z tym kłopoty. Miałem z tym kłopoty. A ma pan jakiś program grający do szachów? Panie Sigi, czy ma pan jakiś program grający typu Fritz czy nie Fritz? Wieżą miałem bić, koń broni tu. Goniec przesłania. Połączyłem wieżę, mogę bić na D5. No, panie Sig, jak pan ma analizator na liczesie, to trzeba. Na dole jest takie kółeczko z lewej strony. Się włącza teorię debiutów. Tam jest podwójna teoria debiutów. Jedne debiuty to są debiuty, takie wszystkie, a drugie są na partiach arcymistrzowskich. I trzeba tam wpisać. Raz, dwa, trzy. Trzeba tam wpisać partię tego kolegi, wpisywać ruch po ruchu i obserwować. Przeciążenie. Ruch po ruchu i obserwować. To mi daje szansę jeszcze jakąś wieżę wymienić. Oj, dziękuję bardzo. Panie Adamie, no problemy się dać, jak pan zagrał C5. Moment. O, jak tu się gra C6,
To już nie gramy C5, gramy, jak to gramy? Pokazuję strzałkami. Koniś tu, pion tu, goniec tu, hetman tu, wieża tu i potem jakoś gramy dalej. Ja to kiedyś chyba omawiałem. Zachęcam do obejrzenia. Zaraz. Moment. Panie Jedzoka, dziś na to nie odpowiem. Pan mi napisze, panie Jedzoka, to prywatną wiadomość na Liczesie. Ja to wrzucę do zbioru, gdzie odpowiadam na pytania po gambicie hetmańskim i odpowiem. Tylko tam jest kolejka, panie Jedzoka. Witam w ogóle pana Jedzokę. Oj. Panu Adamowi dziękowałem. Czy słyszał pan o polskim szachiście, panie Mario Tunio? Nie chcę na ten temat się wypowiadać, panie Mario Tunio. O tym szachiście. Idziemy dalej. Jak pan robi te strzałki? No, panie Jacku, prawym przyciskiem myszy ciągnę i wtedy jest zielona. Jak pan, panie Jacku, naciągnie, wciśnie alta albo shifta, to się robi czerwona albo niebieska. Taka czy taka bordowa. Bordowa albo niebieska. Z altem się robi niebieska, a z shiftem się robi bordowa. Burgundowa, jak to woli. I ten sam kolor jest, jak nacisnę raz przycisk myszy, to jest kółeczko. O, to jest kółeczko. Moment, przepraszam. Dobra, następne pytanie. Panie Piotrze, jak trzeba analizować konkretny debiut? A to mówiłem. Jak szukać pułapek? Oj, panie Sigi, trzeba wziąć stare książki po rosyjsku. Strzałki wytłumaczyłem. Proszę zagrać system longiński z panem Sigi z dedykacją dla szwagra 1. Boję się z panem Sigi grać system londyński. W dodatku z dedykacją to będzie grał jak młody Bóg. Jak pola można, panie Grzesiu, rysować? Także pani Jedzoka, pan mi napisze prywatną wiadomość na Liczesie, to ja odpowiem. Natomiast we wszelkich programach typu Fritz czy jakieś inne są książki debiutowe. I można włączyć okno książki debiutowej, okno analizatora i oglądać. I oglądać, oglądać, oglądać. I jednocześnie program analizuje. I we Frycu na przykład najlepsze ruchy są na zielono, a najgorsze na czerwono. Patrzymy na wyniki procentowe, patrzymy na siłę zawodników grających, na wykonanie rankingowe. No, dziękujemy panu Strzelcowi. Panie Grzesiu, ma pan rację generalnie. Jak żółta? O, a z kontrolem?
No to żółte to mój ulubiony, taki marny ten żółty.